Ok, kolejny filmik pokazujący miernik RLC T4 model. Tym razem troszeczkę sobie ułatwiłem pomiar różnych elementów, wkładając w gniazdo 1 i 2 takie końcówki od Arduino. Zobaczymy, czy Lumia potrafi powiększać podczas nagrywania. O, wow, nieźle, dobra. Jak widzicie, dwie końcóweczki, które będę mógł sobie wpinać nóżki kondensatora na przykład. Fajna sprawa, bo w tej podstawce jest nieraz bardzo ciężko włożyć jakiś kondensator, który ma krótkie nóżki, lub w przypadku na przykład tego, no nie włożę go, jest za szeroki. Za szeroki, a dzięki temu będę mógł zmierzyć go bez problemu. Zacznijmy od niego może. Wkładam sobie w jedną nóżkę, drugą nóżkę. Ok, włączymy sobie mierniczek i zobaczymy, ile on pokaże. Ile tutaj pisze o nim? 105K. 105K. Nie załapał. nanofarada. Super. Tego zmierzył mi. Zmierzmy tego kondensatora. On ma ile? 200 pikofaradów. 200 tego to mógłbym zmierzyć bez problemu w podstawowym gnieździe, ale zobaczymy, jak pójdzie na tym. Testing. 163,1 pikofarada, czyli trochę już z niego zeszło. Z takich mniejszych mam tutaj 1000 pikofaradów. Tego też by było bardzo ciężko włożyć, dlatego sobie podłączymy go do nóżek. Chociaż mam jeszcze inny lepszy pomysł, żeby jeszcze lepiej to mierzyć. Takie żabki zamontować. Ile pokazał? Dioda. No super. Coś mu odbiło. Lub coś było niedokładnie włożone. To na pewno dioda nie jest. No, 753,1 pikofarada. Czyli to z niego już trochę zeszło. Właśnie takie kondensatory, na przykład ten kondensator ma ile? 2,2 pikofarada. Ile pokażę? Może ja podłączę go. Jeszcze jest możliwość na przykład tutaj dotknięcia. Zobaczymy, jak to zadziała. Przyjrzałem z boku. 2326 nanofarada. 232. 2,3 można powiedzieć. 2,3. Jakoś tak. A ten ma ile? 2,2. No i super. Elegancko pokazał. W przypadku taki na przykład, nie wiem, to chyba będzie rezystor. Rezystor w jedną dziurkę tutaj włożę. A tutaj dotkniemy tego. I zobaczymy, ile ten rezystor będzie miał. No, trochę to nie jest jeszcze takie super dokładne, ale zrobię tak, że będzie super sprzęcik. Spróbuję może włożyć to, mnie tutaj nie włożę, bo tu jest gruby lód. O, teraz tu weszło. Wystarczy, że tylko tu dotknę. Dobrze. Teraz zobaczymy, ile pokażę tego rezystora. 55,9 ohma. Super. Dioda. Dioda też możemy bez problemu włożyć. Jeden 84. Zarąbista opcja. Co tu mamy? O, na przykład takie diody, które też nie mogłem za bardzo tutaj jakoś tak fajnie włożyć. Także wystarczy, że sobie włożę tutaj do tych.
są jakby takie sondy, można powiedzieć, jak w miernikach, nie? Dioda. No, teraz wiem, że ona jest sprawna. Wiem, że jest sprawna. Jeszcze tu mam takie diody. Inne trochę. Zobaczymy, jak je pomierzy. Super, idzie w lewo, tak? Zamieńmy biegunę. Pokażę teraz, powinno pokazać się raz w drugą stronę. No i pokazał w drugą. Super sprawna. No i kondensatory. 222 ma oznaczenie. A te mogą mi się przydać przy gitarze, przy potencjometrze. Ile pokażę? Idealnie. Idealnie. 222. Ten ma ile? 104 na nim pisze. No tego to już bym nie włożył, takiego malucha w te gniazda, co mam pod spodem. Zobaczymy, ile tego pokażę. 89,67. No trochę już jest zużyty jakby. No, ile? 104. 104, a ten ma ile? 472. 472. $3929. Też trochę zużyty. Super. Także jak widać, można sobie jakoś radzić. Ja w przypadku pomiaru kondensatorów, diod, rezystorów i takich podobnych, które mają tylko dwa wyprowadzenia, moim zdaniem to jest lepsze. Będę chciał sobie kupić chyba gdzieś taką tą, jak do miernika jest taka, nie wiem jak to nazwać, żabka, coś w tym stylu, że tylko złapię żabką raz, dwa, już mi trzyma. Kondensator też, pyk, pyk i będę mógł mierzyć bez problemu, bez żadnego wkładania i męczenia się, nie? Takie rozwiązanie, no może komuś to się przyda, może ktoś z tego skorzysta i będzie sobie chciał też tak ułatwić życie. Jeżeli macie jakieś swoje takie pomysły na ten miernik, no to możecie pisać w komentarzu. To by było na tyle, serdecznie pozdrawiam.